Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli key game, będzie to mecz z Grizzlies. Jest to positional rival key game, więc będzie naprawdę to głównie względem mojego, można powiedzieć, pojedynku z Jamorantem. Dlatego jest to key game. Będziemy musieli oczywiście standardowo wygrać mecz i być lepszy, jeśli chodzi o teammate grade, niż Jamorant. Więc oczywiście standard, jeśli chodzi o key game. W tym sensie, tak już mówiłem, będę grał na pewno key game'y, i ogólnie mecze, które mnie interesują. Nie będę chciał, właśnie tak już mówiłem, dosłownie dopiero co mieliśmy playoffs i nie chcę, na przykład nie wiem, już za tydzień znowu być playoffs, jakby mamy czasu dużo naprawdę, bo tak już mówiłem, do września, do połowy września ta seria będzie trwała, dlatego naprawdę jeszcze jest dużo czasu i jeszcze wiele razy będziemy w playoffs, więc myślę, że nie ma co się śpieszyć i nie ma co, na przykład nie wiem, zagrać kilku meczów i już ponownie wracać do playoffs, jakby tak mi się wydaje, więc tak właśnie bym powiedział. Jeśli chodzi o tutaj ruchy podczas trade'ów jakiś ogólnie, zapomniałem właśnie wysłać prośbę, ale teraz sobie przed odcinkiem poszukałem miarę zawodników i mam takiego jednego faworyta do potencjalnego trade'u i tą osobą jest, on jest w Milwaukee Bucks chyba, jest to Clint Capela. 31 lat, 81 overalla, tylko ma kontrakt naprawdę mega, naprawdę niski. Jeden rok, 3 miliony. To jest naprawdę niesamowite, że ma taki niski kontrakt i on zwykle, z tego co znam gry, nawet już właśnie w tej grze pamiętam, że on był wymieniany, bo właśnie pamiętam, jak pewnie, nie pamiętam, jaka to była wymiana, z Atlanty do Miami. On jest zawodnikiem, który mam wrażenie, że nie jest ciężki do wymiany. Jednej rzeczy się boję, po prostu tego, że ja nie mogę kontrolować, kogo oni wymienią za Capelę. Ale wyślę prośbę, żeby właśnie próbowali zdobyć Clinta Capelę, bo tak już mówiłem, wydaje mi się, że Clint Capela może nie być trudny do zdobycia. Dlatego wysyłałem prośbę po Clinta Capela. On był moim faworytem jakby z tych wszystkich zawodników, z tych wszystkich backup centrów potencjalnych dla nas. Więc właśnie po niego wysyłałem tutaj prośbę. Mam nadzieję właśnie, że jeśli uda się, jeśli uda go po niego wymienić, no to naprawdę bardzo liczę, że nasz zespół nie odda nikogo ważnego dla nas bardzo. To jest jedna rzecz, której się boję. To jest jedyna rzecz, której się boję, że wymienią kogoś ważnego. To jest właśnie jedna rzecz, której się boję. No zobaczymy, Może jest to troszeczkę za dobry center, nie wiem, ale po prostu w końcu, po tym co było w poprzednim sezonie, gdzie graliśmy cały sezon bez backup centra, po prostu naprawdę mam dość tego, że jak Głębi schodzi, to Sochan musi być na przykład naszym centrem, który jest no, dominowany przez większość centrum, no bo tak powinno być. Sochan to nie jest center, więc właśnie po prostu chcę jakiegokolwiek centra, jakiegokolwiek dobrego centra na ławkę. Może nie musi być aż tak dobry, po prostu żeby to był jakiś duży gość. Zobaczymy, jeśli się Clinta Capela nie uda po niego wymienić, to poszukamy innego zawodnika. Zobaczymy, nie chcę znowu, wiadomo, jakiegoś dobrego centra, mamy Wembiego. Chcę gościa, który jest w miarę dobry i właśnie tak wyszukałem akurat, że on naprawdę jest na fajnym kontrakcie, że nie trzeba nikogo jakiegoś z dużym kontraktem oddawać, więc liczę, że jakiś nie za bardzo dobry zawodnik, plus może first round albo dwa first roundy i byłoby fajnie. No zobaczymy, co zarząd zrobi, czy w ogóle się uda go wymienić i też kogo potencjalnie właśnie oddadzą. Pora na mecz z Grizzlies, albo jednak może nie, bo w ostatniej chwili właśnie cofnąłem się, bo czasem my nie mamy, muszę zerknąć na szybko, czy ja czasem, żebym nie za szybko tutaj poszedł, nie mamy tutaj czasem questu jakiegoś, nie mamy? Nie mam, dobra, właśnie, bo często były questy tutaj, ale nie mam nic do porozmawiania z asystentem trenera tutaj, właśnie, bo często to są dodatkowe rzeczy, które można zrobić, ale nie ma. No dobra, czyli po prostu teraz na 100% wychodzimy na mecz z Grizzlies. W poprzednim odcinku mieliśmy oczywiście odebranie pierścieni mistrzowskich i też mieliśmy naprawdę fenomenalny występ, bo 50 punktów udało mi się zdobyć w meczu z Houston Rockets. Fajnie też jedna rzecz, którą mi się mega lubię widzieć, że właśnie na przykład mogę widzieć, że dwóch innych zawodników naszych ma moje te buty. Te właśnie, które ostatnio zaprojektowałem, więc to jest naprawdę taka fajna rzecz. Zwykle chyba to są zawsze tylko stworzeni, mam wrażenie, że zawodnicy, którzy noszą takie buty. Pamiętam, że w poprzednim sezonie mieliśmy taki mecz z Grizzlies w Incident Tournamencie, gdzie to radziliśmy sobie naprawdę dobrze i nagle w drugiej połowie kompletnie
Kompletnie nas zdominowali i do teraz pamiętam ten mecz. Pamiętam też jeszcze bardziej mecz w Incident Tournamencie z Mavericks, gdzie to byliśmy zniszczeni od początku do końca. Incident Tournament to jest coś, czego nie wygraliśmy i nie ukrywam, że wiadomo, że wolę wygrać znowu mistrzostwo, ale Incident Tournament to jest też coś, co bym po części miał na celu, aby żeby wygrać. Naprawdę byłoby spoko. Zaczynamy. Widzę, że Zubac u nich jest jako center, jako starter. Na pewno też bardzo ciekawa rzecz. Isaac Okoro. Znajdźmy Paula George'a. Paul George przeciwko Desmonda Baina. Paul George ciężki. Tutaj rzut do wykończenia nie trafia. Jamorant przy piłce. Niestety mam takie odczucie właśnie, że ta gra znowu, niestety nadszedł ten moment, że ta gra troszeczkę nie chodzi płynniej. Mam takie właśnie wrażenie, że tak właśnie jest. Nie ma faulu tutaj. Dobra, więc czasami, często ta animacja jakby kończy faulem, a Isaac Okoro trafia za tą trójkę. Więc dobrze, mamy tutaj punkty. Nie ukrywam, że właśnie nie mogę się w pełni skupić, bo tak troszeczkę mi, nie ukrywam, że mnie troszeczkę denerwuje właśnie, że akurat teraz jest tak troszeczkę się, jakby ta gra właśnie tak niezbyt tutaj płynnie chodzi, a nie lubię właśnie tego bardzo. Nie lubię tego bardzo, jak właśnie tak jest. Wolałem sobie właśnie tutaj wyłączyć konsolę i włączyć ponownie, bo jednak no nie gra się fajnie, jak właśnie tak dość się ścina. Tutaj niestety pudłuję. Nie jest na pewno takie komfortowe granie. Mój faul. Dosłownie tutaj, nie, ja tak nie lubię sytuacji. Dosłownie tutaj kliknąłem trójkąt. Po prostu niepotrzebnie klikałem. To jest prawda, że niepotrzebnie klikałem ten trójkąt, ale nawet nie klikałem kwadratnie. Próbowałem nawet nic zrobić, tylko dosłownie skoczyłem i tam właśnie jakoś wpadł we mnie. I te faule na trójkącie to jest coś, co jest naprawdę strasznie, strasznie denerwujące. Zobacz, naprzeciwko Wembanyamy. Ma przy piłce, będzie wchodził pod kosz. Oczywiście trójkę też umie trafić, ale woli wejść pod kosz. Desmond Bane, trójka, którą nie powinien trafić, ale Zubac tam właśnie przepchnął Wembiego i bałem się, że ta piłka już będzie jego, ale jednak nie. Sochan, po co? Dobra, trafił, ale i tak po co? Mam wrażenie, że łatwiej, nie wiem, no wydaje mi się, że jest łatwiej wejść sobie pod kosz, a nie rzucać z pół dystansu, gdzie no miał zawodników dość blisko siebie tam. Jaren Jackson naprzeciwko Sochana, to też jest na pewno ważny matchup w takim meczu. Dużo miejsca tam ma zawodnik Grizzly. Czy to urodzi? Nie wiem, nie widziałem dokładnie. Zubacz. Okoro. Okoro jeszcze podaje do pana George'a. Pięknie rozegrana akcja tutaj, może powiedzieć niesamolubna akcja. Ja podałem do Okoro, jeszcze Okoro do pana George'a. Podzieliliśmy się tutaj piłką w tej akcji. 7 do 2. Nie wiem, jak Grizzly mocniej będą w tym sezonie, ale dopóki mają tę trójkę Morant, Bane, Jackson, to zawsze mam wrażenie, że będą zespołem, który będzie na tyle dobrze być w playoffs. W poprzedniej sezonie chyba z Grizzlies, nie z Grizzlies, z Lakers mam wrażenie, że przegrali. Chyba tak było? Chyba tak było. Nie to grał, nie to grał. Ja chciałem do Sochana podać i kieruję ale upa do niego, a gra i tak myślę, że to ja sam sobie robię. Jakby co więcej mam zrobić niż skierować analog w bok do Sochana i rzucić dalej upa. Jakbym rzucił, abym skierował analog naprzód, to rozumiem, że gra by mogła pomyśleć, że chcę sobie sam rzucić dalej upa, ale nie chciałem. Nie chciałem. Sochan, wykorzystaj tego, może screena. Morant tutaj. Co, ja mam screena? Miałem defensive secret, dobra. Przynajmniej tyle. Liczę. Ja właśnie nie widziałem, co się tutaj wydarzyło. Przez wiem, myślałem, że naprawdę gra pomyślała, że illegal screen tutaj jakiś. Znając tą grę, to mogło się wydarzyć. Paul George oczywiście trafi to jeden rzut osobisty, a my możemy spróbować, można zawsze. Warto i pięknie. Jest. Udało się. Warto próbować. Zwłaszcza, że to jest mecz, który nie jest playoff, nie ma ryzyka. Na gdzieś i to jest pierwsza kwarta. Na gdzieś, jeśli by się to nie udało, to by to i tak dużo nie zmieniło. A zawsze warto spróbować, bo to jest dość efektywny sposób. Moran trójka. Nie trafia, ale jak zacznie trafiać, to może się naprawdę dobrze rozkręcić. Isaac Okoro. No Okoro trafia, pięknie Isaac. Jest trójka do Isaaca Okoro. To może taki underrated pickup, można powiedzieć. Underrated taki pickup w tym free agency. Może się wydawać, że on może nie być jakimś game changerem, ale naprawdę może być to bardzo dobry zawodnik w tym sezonie i liczę na to, naprawdę. Życzę mu jak najlepszego sezonu. Dobrze rozegrany, ale Wembanyama jest tutaj i blokuje. Sochan. Paul George. Tylko żebyś nie wyszedł tam właśnie. Isaac Okoro. Nie najłatwiejsza trójka trafienia, ale jestem w dobrym miejscu. Paul George trójka. Ale nie trafia. To był taki moment, w którym powinniśmy trafić. Byłoby 16-4. Chciałem tutaj tą piłkę zdobyć, ale nie udało się. David Roddy trójka. Trafia. Szkoda. Mogło być 16-4, a jest 13-7 za to.
Mamy faul. Raczej nie miałem tam jak trafić, nie miałem w ogóle tego zielonego paska, ale przynajmniej wymusiliśmy faul na Morancie, więc dwa rzuty osobiste dla nas. Cztery zbiórki mam tak w ogóle. Czy szykuje się pierwsze triple-double potencjalnie w tym sezonie? Aj, nie trafię tutaj, bo wiem, że będę miał punktu 10 oczywiście, to wiem. Asyst myślę, że też będę 10, myślę, że nas spokojnie. W miarę asysty łatwo się tutaj wyłapuje. Oczywiście te zbiórki, no to zobaczymy. To jest kluczowe oczywiście, ale dobry start na pewno. Ajajaj, no i po dobrym starcie siadam na ławkę. Ajajaj, nie lubię tak właśnie. Nie pamiętałem, że miałem ten pierwszy faul. I jak mam pierwszy faul, to nie powinienem robić tego. Nie powinienem próbować zrobić tej piłki. Jaki mam teammate grade, a jaki ma Morant? Ja mam C+, Morant ma C+, dobra. Bo zwycięstwo, no powiem tak, po tym jak się zaczyna ten mecz, czuję, że zwycięstwo może być na pewno. Ale ten właśnie teammate grade, muszę na to uważać na pewno. Nie mogę faulować już do końca tego. To właśnie to jest problem, że jak teraz fauluję, to już nie zagram w tej pierwszej połowie. A nawet jakiś głupi illegal screen. Fał krzeski. Chciałem go po części, aby tam się pojawić. Chciałem go jakkolwiek mu próbować przeszkodzić, ale się nie dało. Co jest Bones Highland u nich? To jest Bones Highland, który pamiętam rok temu w Clippers grał i naprawdę był bardzo dobry. W rzeczywistości oczywiście też gra w Clippers. Wemby zbiera Wemby, tak. W rzeczywistości gra w Clippers. Tutaj u nas był właśnie bardzo dobry w Clippers rok temu. Pamiętam, jak on naprawdę kreował, może nie kreował, stworzył bardzo dobry duet z Jalenem Durenem. Aj, nie, myślałem, że Wemby już ma piłkę, Wemba nie, to jest faul. To jest pierwszy, dobra, to nie jest zły faul. Jak na pierwszy faul, to nie jest zły faul. Kołkrzewski trafia pierwszy rzut, ale ledwo co trafił. On teraz gra w Hornets, po tym jak został niedawno zwolniony przez OKC. Tak to się, że jak pierwszy ledwo co trafił, to że drugi spadł. Malakai. Muszę tutaj uważać, jest zbiórka i są punkty. Pięknie. Powiem, że Morant jest naprawdę dobrym w miarę zbierającym jak na point guarda, więc naprawdę nie jest takie proste z nim wygrać, ale udało się. Piąta zbiórka jest. Nieraz Morant robił triple-double, więc czy to zdobywa ogólnie 10 zbiórek, więc naprawdę jest dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o zbiórki na tej pozycji. Bones Highland. Morant. Czułem, że on tutaj będzie wchodził, ale dałem mu za dużo miejsca i tak nie trafił. Wemby, trójka. Nie trafia, to nic. Ten mecz naprawdę się dobrze toczy jak na razie i jakby ma potencjał to, że to może być jeden z meczów, który nie będzie ciężki do wygrania. Świetne wykończenie Moranta. Wykończyć tak obok Wiktora, to naprawdę nie jest nic prostego. Keldon. Czy ta trójka powinna być? Nie wiem. Właśnie to jest jedna rzecz, która mi się, to jest jedna rzecz, która mi się najbardziej podoba w teammate, w naszych teammate'ach. Ich decyzje są po prostu za często, za szybkie naprawdę. Niepotrzebnie tak szybko decydują się na akcję. Smart zablokowane przez Wembanyamę. Były Defensive Player of the Year i obecny Defensive Player of the Year. Nie Połkuszewski, tylko Rodi, nie wiem, czy on pomyślał o Połkuszewskim. Morant, uwaga, Wemby przy nim tam, teraz jeszcze Połkuszewski, blok! Blok ponownie, Wiktor ponownie blokuje. Nie udało się wtedy tego wykończyć. David Rodi. O, to jest głupi, bo nie wiem, czemu kliknąłem kwadrat, nie wiem, to są może po prostu takie nawyki, próbowania wybić tej piłki, ale to nie są dobre pomysły w takiej sytuacji, jakiej jestem. Morant trafia trójkę tutaj. Na przeciwko Moranta tutaj nie wiedziałem, że będzie ciężko go się pozbyć, bo prędkościowo to ciężko będzie takiego gościa pobić tutaj przy takim wejściu pod kosz. A, jeszcze Morant to złapał. I jest zablokowany. Ile on ma już bloków? Ile Wiktor ma już bloków? Wiktor ma już 4 bloki. Mam wrażenie, że ma 5, naprawdę, ale i tak czy tak 4 to i tak jest dobry wynik w takim momencie. Mamy teraz Grizzlies. W poprzednim sezonie byliśmy zdecydowanie najlepszym zawodnikiem pod względem skuteczności rzutów za 3 punkty. Połkrzewski poda do Rodiego. Marcus Smart. Post up naprzeciwko Malakaja. Marcus nie rzuca. Teraz Połkrzewski. Niestety Wemby zrobił tam ruch do bloku przy Smarcie i przez to zostały Połkrzewskiego. Nie wrócił do niego i wykorzystali to Grizzlies. Wembanyama, pięknie. Wiedziałem właśnie, że to jest moment na tego szybkiego, na taki może powiedzieć dyskretny taki screen, bo tak na chwilę dosłownie go poprosiłem tutaj na tego screena.
Teraz Morant będzie, jednak nie. Myślałem, że będzie użył tej zasłony. Morant trafi, nie trafi jednak. Szósta nasza zbiórka. Szósta nasza zbiórka. Malakai, piłka do mnie, pięknie rozegrana. Pięknie rozegrana tutaj akcja z Branhamem. Mamy punkty, a przed tym mieliśmy zbiórkę. 6 zbiórek to jest naprawdę dobry wynik, jak na ten moment gry. W jednym meczu pamiętam, że zrobiłem 18 zbiórek, to dalej dla mnie niesamowite, że dałem radę w ogóle w jakimkolwiek meczu, nieważne czy playoff czy nie, w jakimkolwiek meczu taki mieć wynik to jest naprawdę niesamowite. To będzie dobra decyzja czy zła? Zła. Niestety, Morant to nie jest na tyle dobry zawodnik z trójek, żebym sobie pomyślał, że na pewno nie mogę go zostawić. To jest zawodnik, którego czasami można tak powiedzieć, wytestować w taki sposób. Tylko, że nie illegal screen, żeby nie był jakiś illegal screen. A Okoro nie zbyt niestety tutaj nie zrobił nic takiego, żeby potencjalnie trafić. A dobra, faul. Rodi uratował, a dosłownie z Rodi uratował, bo już byliśmy zmuszeni praktycznie do rzutu, a teraz mamy ponownie 14 sekund. Ajajaj, nie lubię takich sytuacji, gdzie właśnie nie mam dobrze podanej piłki. Niestety, no nic. Bo to nawet nie jest właśnie, że nawet nie miałem szans tam w ogóle trafić. Faul, Isaaca Okoro pierwszy. Morant ma dużo osobiste, też zawodnik, który jest w stanie na pewno, wiadomo, że każdy jest w stanie pomylić się, ale Morant nie ma jakiejś tam świetnej bardzo skuteczności, jeśli chodzi o rzuty osobiste, mam wrażenie, w swojej karierze. Wemby, step back, atakuje, wymusił faul. Świetna akcja przez Wembiego, takie akcje mi się podoba naprawdę. Chcę więcej razy widzieć, jak Wemby używa właśnie tych chleby, swojej siły, przepycha się, czy to wymusi faul, czy to po prostu wykończy akcję pod koszem. 5 punktów przewagi na obecną chwilę. Morant tutaj ucieka, Morant kończy niestety. Myślałem, że Solan był na 50% kontezy, więc myślałem, że da radę tutaj wybronić go jakoś. A jak Okoro tutaj wchodzi. To się udało wykończyć. Tak właśnie pomyślałem, że może tutaj tak będę powolutku i nagle spróbuję przyspieszyć zaraz pod koszem i tutaj wymusić jakiś kontakt Moranta, albo wymusić faul, albo po prostu jakoś tutaj zdobyć punkty pod koszem. Marcus Smart trójka. Pamiętam, że miał w tym sezonie rzeczywiście taki mecz z Lakers, gdzie on chyba 7-8 trójek trafiał i to normalnie jak z automatu, praktycznie trójka, praktycznie tak cały czas zdobywał bez problemu te punkty. Pięknie, Wemby i pięknie, jest. Jeszcze mam zaliczyć jako asystę, już myślałem, że nie będzie to zaliczyłem pod asystę. Zobacz, właśnie tak miał mówić, że pewnie prędzej czy później zrobię screena. Morant zablokowany. Podaj do mnie, bo Zubacz mnie nie dogoni. Pięknie i mamy łatwy wsad tutaj. 11 punktów. Pięknie. Widziałem, że miałem Zubacza, więc widziałem po prostu, że on mnie nie dogoni. On mnie po prostu nie ma szans dogonić. 52-46, 4 minuty do końca tej pierwszej połowy tego meczu z Grizzlies. Marcus Smart. Jaren Jackson dochodzi. Jaren Jackson, muszę tutaj uważać właśnie, gdzie Morant będzie prawo biegać. David Roddy trójka, nie trafia. Też pamiętam, że właśnie nie wiem czy nie w tym meczu. Oj, to był ten moment, w którym to było tak źle wyrzucone, dlatego że ja dosłownie kliknąłem X-a, bo pod koniec kliknąłem X-a, ale dosłownie może o pół sekundy za późno kliknąłem X-a, żeby nie mogłem się żeby wycofać z tego niestety i wyszło to jakbym kompletnie trafił właśnie. Morant rzuca, Morant trafia. Muszę właśnie uważać, jakby nie mogę tak. Muszę uważać właśnie, jak tutaj po prostu bronię, bo mam te dwa faule. Wiem dobrze, że następny faul i od razu z miejsca, nieważne ile zostanie, od razu siadam na ławkę. Paul George, aj, podwuje. Czułem właśnie, że już jakby przegapił moment, który powinien rzucać, dlatego właśnie chciałem, żeby mi podał, ale nie podał, bo tylko próbował sami tak wykończyć. Roddy, uwaga na Zubacza, to był mój błąd, że go w ogóle próbowałem tam bronić, bo to mogło się skończyć end one. Mam farta tutaj, że nie ma faulu. Leci pod kosz, to się nie udało niestety wykończyć.
nawet dla mnie nie bronił Jacksona, po prostu to samo jego, można powiedzieć, to bycie jego jakby. To jest coś, co też często mam wrażenie, że w tej grze jest. Czasami nawet zawodnik nie musi się bronić, a po prostu on tam jest po prostu blisko i już jest dużo ciężej to wykończyć. Marcus Smart podaje Jacksona Juniora, to jest trójka Rodiego, która nie wpada, ale nie mamy centra, więc Zubac po prostu zbierze. Nie wiem jakim celem, on po prostu rzuca, poduje, zbiera sobie. Jaren Jackson, ta strafa, to się musiało wydarzyć. I właśnie to jest ten perfekcyjny jakby pokaz, czemu potrzebujemy centra, jakby to jest zabawa normalnie, oni się z nami bawią tak, w takich sytuacjach. To jest szansa na trójkę, jest, to było potrzebne, potrzebowaliśmy tej trójki na pewno. Udało się też dobry screen tutaj założyć. Morant i Wemby będą wchodzić za chwilę do gry. Marcus Smart, czy on czeka na screena? Nie, no to on czeka w sumie. Podaje do Jacksona. Świetnie to zrobili, niestety nikt tego nie da mnie wyczuł. Ale za Okoro. Faul, udało się jeszcze jakimś tutaj. Myślałem, że już jak było za późno troszkę, jak już nie mogłem zareagować, to byłem pewny, że to będzie blok, ale jednak jeszcze się to skończyło dobrze dla nas. Ten mecz tak w ogóle się jakby stał dość równy. Wydawało się, był taki moment, który wydawało się, że ten mecz w miarę bez problemu wygramy, ale na Grizzlies się stawiają. No Grizzlies to zakładam, że właśnie będzie zespół jeden z lepszych na zachodzie. Tylko, że to będzie playoff zespół. Wyglądają dobrze. Mamy Moranta, mamy Jacksona, mamy Bane, mamy Smarta. Dalej Zubacz, to dobry center. Nie musi być jakąś gwiazdą, jest dobry. Wemby zbiera. Sochan. Pięknie, pięknie. Udało się to. Znalazłem go, zobaczyłem go tam, że jest przed zawodnikami innymi, więc wiedziałem, że to musi wykończyć. Udało się do niego dobrze podać. Piąta nasza asysta. Piękny steal Paula George'a. Dobra, on może sam to. Oj, nie wiem, czy to była ta... To nie, właśnie, nie wiem, czemu to zrobił. Nie wiem, czemu to zrobił. Czemu on nie biegł dalej po prostu? Morant. Morant pod kosz. Dobra wybrona. To jest blok? Wembiego? Czy to był blok? Czy po prostu tam... Nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło, ale... Ale najważniejsze, że ich wybroniliśmy. I tutaj atak Morant został wybroniony. Wemby jeszcze. Wemby jakby wyskoczył. Jakby wyskoczył, to naprawdę miał realną szansę to zablokować. To, i to jest jednego. Jakby to najbardziej boli, że on nie spróbował po prostu. Tego po prostu. To mnie boli, że on nie spróbował. Zobaczymy, jak ta akcja się skończy. Aj, no Morant dosłownie mi tam wleciał w ostatniej chwili przede mnie. Myślałem, że jakby w takiej sytuacji po prostu muszę mieć w 100% zaufanie do screenera. Miałem zaufanie, że Morant zrobi, nie Morant, tylko Wemby, nie Wemby, Sochan, tak, Sochan, do czegoś kuka, Sochan zrobi mi tego dobrego screena i niestety właśnie jakby przytrzymał go o sekundę dłużej, to by się to udało mi się, że trafić, bo dobrze było to wyrzucone w miarę, ale po prostu ta wybrona była zbyt dobra. Prowadzimy po pierwszej połowie, to jest najistotniejsze. Nie jest to oczywiście jakiś wykwint, można powiedzieć, mecz w naszym wykonaniu. No ale jednak wiadomo, że apetyt jest duży. Patrz na to, że dwa ostatnie mecze. Finał, gdzie zrobiłem 68 i w poprzednim odcinku zrobiłem 50. Ale oczywiście tak nie może być. Tak się nie może utrzymać. Nie możemy cały czas tyle mieć. Oczywiście musimy po prostu w końcu mieć taki troszeczkę słabszy mecz i to jest taki słabszy mecz. Ale tak, najważniejsze dla mnie jest, żeby wygrać. Outperform Moranta, a reszta nie ma znaczenia. Reszta nie ma znaczenia. Trzy punkty przewagi po trzech kwartach, a więc zapowiada się na pewno ciekawa druga połowa tego meczu w San Antonio. Teammate grade mam po B. Dobra, to jest istotna rzecz bardzo. To jest bardzo istotna rzecz. Desmond Bane, trójka. I to nie wpada, dobra. Paul George. Szkoda, że jakby... No dobra, trafi, to jest najwyższe. Choć liczyłem właśnie, że jak mu podam, to od razu rzuci tą trójkę.
ale wszedł pod kosz z pół dystansu. Też może być. Ważne, że trafi punkty. Podwójne krycie. Nawet nie najgorsza by próba, tylko właśnie trzeba dobrze wracać. Potem Jackson trafia dwójkę teraz. Nie wiem, jestem zbytnio właśnie fanem, że to Wemby akurat robi podwójne krycie, bo wtedy Wemby odpuszcza Zubacza, a to mi się bardzo nie podoba. Niestety nie wykańczam tego. A i ten Morant lepiej broni niż się spodziewałem, można powiedzieć. Jest wybrona, super, super. A jest tego Koro. Teraz dobre obejście. To muszą być punkty i to są punkty. Dobra, tym razem się udało w miarę to dobrze obejść i wejść pod kosz, gdzie udało się zdobyć 15 punktów w tym meczu. Jackson Jr., Sochan. Za dużo miał miejsca. Było 64% kontestacji, ale mam wrażenie, że i tak powinien być po prostu bliżej ustawiony. Sochan, trójka. A jednak udało się. Ta trójka była też właśnie, miałem wrażenie, że nie potrzebem. Myślałem, że mógł i że powinien pójść po dwa darmowe punkty, bo tak by było, gdyby wszedł tutaj pod kosz, ale zdecydował się na odważniejszą próbę i to się udało. To mu się udało. Teraz mam pod koszem. Jaren Jackson. Nie trafia. Siódma zbiórka. Sochan. Aj, nie wiem, czemu ta gra mnie posłuchała. Chciałem do Sochana. No nic, jeszcze zablokowany i jeszcze złapał. Oczywiście, że jeszcze to złapał. Oczywiście, że tak to zablokował, że ta piłka pada do rąk. Szkoda, że właśnie chciałem, sterowałem naprzód, tylko miałem wrażenie, że w ostatniej chwili ta gra już najpierw przeszła, że jednak to nie było podane do zawodnika, którego chciałem. Okoro, za późno, ale dobra. Za późno, mogłem mu podawać na trójkę, ale i tak się udało. Ważne, że i tak potem się udało się do niego podać. Mogłem właśnie mu wcześniej podać. No ale nic, ważne, że zdobył punkty. Ósma asysta. No i Morant, myślałem, że będzie pod kosz bardziej wchodził. Zbiórka numer 8. Wemby, do niego piłkę właśnie chciałem. Ja myślałem, że trójkę będzie robił Wemby, bo myślałem, że tam miał miejsce na tą trójkę. Ma przeciwko się Baina, więc właśnie to jest, on się jakby źle, można powiedzieć trójkę Paul George'a super, źle jakby się przykłada, mam wrażenie, do tych rzutów jakby. Za bardzo wydaje mi się, że on myśli, że to na pewno trafi i nawet nie przykłada się do tego rzutu. Ponieważ ma, właśnie ma małego zawodnika, wiadomo, ale musi jednak się przyłożyć bardziej do tego rzutu niż to robi. Pół dystans nie wpada. Paul George. Fajnie rozegrana akcja. Jeszcze Okoro. Screen dla Isaaca. Aj, jakby tutaj Morant nie poszedł do mnie. Wemby. Wemby. Pięknie, no i to jest to naprawdę. Jak dobrze widzieć takie akcje, które po prostu jakby Victor robi pełną dominację, jakby nie dał absolutnie szans tutaj Zubaczowi, żeby jakkolwiek go wybronić. Łatwy taki turn i wejście tutaj, może nie wejście, bo już był pod koszem, ale łatwy właśnie obrót taki i łatwe punkty. W poprzednim sezonie mieliśmy 10 asy, prawie 11 asy average'owaliśmy, a Morant prawie 10. Drugi i piąty najlepszy zawodnik pod względem asy w poprzednim sezonie się tutaj mierzą. Zobacz, oczywiście nie będzie tutaj rzucał. Choć mam troszkę pogubione krycia. Aj, trafił. Wow, to była deep trójka, naprawdę. To nie była łatwa. David Roddy właśnie jest znacznie lepszy niż w rzeczywistości, mam wrażenie tutaj. W tych wszystkich starciach, w których się mierzyłem z nim, to jest jedna rzecz, którą właśnie jakby, można powiedzieć, jakby skautowałem, można powiedzieć. Oj, jakim cudem ta piłka... Czy on mi ją wybił w ostatnim momencie? Nie wiem, jakim cudem ta piłka nie trafiła do Paula George'a, bo... Ja z jednym co zrobiłem, to właśnie klikam, podałem w stronę Paula George'a. Nie, Morant mi wybił w ostatniej chwili, czy o co chodziło? Nie tu, po co? Jesteś przy linii, po co idziesz w stronę linii, jakby no... Nie rozumiem tego, rozumiem ten baseline drive'y, ale jak jesteś praktycznie już na skraju, to tam nie masz miejsca. Nie było to... Bezsensowne było to po prostu. David Roddy, Jaren Jackson, fadeaway, z Jacksona nie trafia, dziewiąta zbiórka, a Isaac Okoro, do niego daleka piłka, pięknie, miałem mówić, żeby do mnie podał, ale nawet ja jeszcze jakoś nie popatrzyłem tam w stronę pod kosza, gdzie jest Wemby,
9 asysta, 9 zbiórka. Jest duża szansa, jest ogromna szansa na triple-double. A jakoś zdążył to podać. Niestety Jaron właśnie tam nieupilnowany. Ale możemy ich teraz szybko właśnie zaatakować. Faul. Faul Moranta. To nie jest właśnie najlepszy. Nie ma co ukryć. To nie jest najlepszy mecz pod względem zdobycia punktów, ale jeśli tylko będziemy mieli lepszy, jeśli będziemy outperform, zrobimy Moranta, jeśli wygramy ten mecz, to więcej nie potrzebuję. Kompletnie po drugiej stronie idzie Morant, rzuca trójkę, nie trafia trójkę. Prawie było triple-double, Okoro jednak zbiera. Jak się pod kosz, bardzo łatwe punkty. Mój zawodnik właśnie ostatnio zaczął dużo sadów kończyć właśnie tym sposobem. Owie, jest to bardzo efektywny oczywiście sposób, ale po prostu jakoś mam wrażenie, że więcej tego dawniej, znaczy jakoś tego za dużo nie robił. Teraz właśnie tak od dziś tych playoff mam wrażenie poprzednich, co były, nagle zaczął tak kończyć. Nie mam oczywiście nic przeciwko, ale tak właśnie to taka rzecz, którą zaobserwowałem. Czy Jaren, tak, Jaren podejdzie ze screenem. Jaren i Sochan. No niestety właśnie czasami to wygląda zbyt łatwo dla Jarena Jacksona. Tu myślałem, że dam radę. Tu myślałem naprawdę, że pomimo tego wybrałem. Po prostu Moran naprawdę to jest coś, co miałem do czynienia z Stefem. Nagle, można powiedzieć, no po prostu mnie świetnie wybrałem zawodnik, który nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze bronił. Bane, trójka, nie trafia. Sochan, miałem rzucać trójkę, ale zauważyłem Sochana. Jakim cudem Grody w takiej pozycji wybronił? Nie wiem, czy tam nie było faulu, czy tam nie było czegoś, może powiedzieć, illegal. Bo aż to było zbyt dziwne, mam wrażenie. Wemba nie ma. Świetnie. Paul George zbiera. A jest tego Koro. To musi być blocking foul. Właśnie mówię, że to musi być blocking foul, a nie jakiś właśnie charging. Pięknie. Pięknie. Tym razem alley-oop się udał. Mam wrażenie po prostu, że muszę jakby dużo, że nie dużo, a wcześniej po prostu ruszyć, bo raz się tutaj nie udało, jak za późno ruszyłem. Mam wrażenie, że właśnie muszę pamiętać o tym, żeby wcześniej ruszać w tych atakach tak zwanych. 89-70. Jest dobrze, jest dobrze. Zrobiliśmy sobie taką fajną przewagę w tej trzeciej kwarcie. Dobry baseline drive, niestety Smarta. Keldon Johnson trójkę. Nie widzieliśmy za dużo Keldona dzisiaj, ale teraz go widzimy. Na pewno go teraz widzimy z tą trójką. Marcus Smart podaje do Baina. Zobacz, Marcus Smart. Teraz więcej próbuje Jaren Jackson. Dobrze wychodzi. Jaren Jackson. Uwaga na Zubacza. Trafia tutaj Jaren Jackson. Widziałem, że Zubacz jest, więc wiedziałem, że potrzebujemy na pewno tam jak najwięcej zawodników pod koszem, żeby przeszkodzić, ale i tak nie musieliśmy, bo i tak niestety Jaren Jackson trafił tam. Paul George ma miejsce, ma rzut, ale niestety to jest dość duże pudło. Desmond Bane, pół dystans pada. Nie możemy pozwolić się tak rozkręcić nagle. Za wcześnie z wami podajesz. Za wcześnie. Wiedziałem właśnie, że on to może zrobić, tylko myślałem, że zdążymy to zrobić, ale to nawet może się nam skończyć dobrze w sumie. Patrzę właśnie jak to. Jak to wiemy dobrze, jak lubimy takie akcje rozgrywać. I ponownie, nie wiem czemu. Czemu tym razem gra mi musiała to zabrać? To są takie rzeczy właśnie, które nie rozumiem przed. Czemu akurat musiała to gra zrobić? Jak to jakby jest tam, no dobrze wybronił, dobrze wycelowany. Smart nie trafia. Keldon znaleziony, świetnie. Nawet taki ciężki przeżycie i tak udało się go znaleźć tam. 10 asysta. Jeszcze jedna zbiórka i mamy na pewno triple-double. Jeszcze tutaj gdzieś siądziemy na ławce, ale potem będziemy mieli na pewno jeszcze trochę czasu w tej czwartej kwarcie na to. Pokuszewski pod koszem. Pokuszewski. Aj, nie wiem czemu aż tak dałem Smartowi tutaj uciec, ale i tak nie trafił. Jest triple-double. I jeszcze loose ball foul na Jarenie Jacksona Juniorze. Pierwsze triple-double w tym sezonie jest. Kelly Olynyk u nich jest na ławce. I my siadamy na ławce.
Super, super, że mam to triple double. 95-83. Super. Mamy prowadzenie fajne. Jedne, czego się obawiam, to że on będzie miał taki sam teammate grade jak ja. Że Morant będzie miał taki sam teammate grade jak ja. To jest jedna rzecz, której się obawiam jeszcze w tym meczu. Lepiej oddać, bo to nie byłem 100% tak pewny, czy dam radę. Teraz jest trójka. Naprawdę nie, też było blisko, nie to nie trafię. Myślałem nawet, że nie trafię to, bo wydawało mi się, że tam nie trafiłem, ale, ale dobrze, dobrze, że trafiłem. Duża trójka na pewno potrzebna. Dobrze, znaleziony Paul Kruszewski, który trafia. 8 minut do końca jeszcze. Jeszcze mamy oczywiście czas tutaj na pewno Grizzlies, żeby wrócić. Oddam też, bo nie byłem w 100% pewny, a lepiej nie kombinować tutaj. Oj, łatwa strata. Wemby jeszcze rzuca od razu, ależ akcja Wiktora. Nawet ja się nie spodziewałem, że on zbierze i momentalnie od razu bez tracenia czasu spróbuje rzucić. To była świetna decyzja w jego wykonaniu. Marcus Smart. Próbuję się pozbyć Keldona Johnsona. Morant rzuca. No ale tak właśnie to wyglądało, że to nie będzie taki łatwy rzut, dlatego czułem, że to może nie trafi ostatecznie. Wemby, ja o to by się na niego nie ukryłem, ale nie wiem, zeszło mi może jakby to sterowanie, może powiedzieć, to kontrolowanie, gdzie ta piłka pójdzie. Wemba nie ma, kończy, 11 nasza asysta. Miał przy sobie Marcusa Smarta, więc pomimo, że Marcus Smart to jest dobry obrońca, to jednak w sytuacji z takiej jest, no nie ma nic do powiedzenia. Podwodne krycia na Morandzie. Marcus Smart naprzeciwko Keldona pod koszem. Dobrze ten post-up mu wychodzi. Ale Wemba nie ma. Najpierw fauluje, a potem duży blok. Ale oczywiście najpierw faul. Więc dwa rzuty osobiste dla Marcusa Smarta. Nie trafia tutaj. Nie trafia tutaj. Malakai Branham pod koszem. Malakai poduje, ale zbiera. I trafiam. Miałem mówić, że może zresetował, aby tę akcję wycało do tyłu, ale dał radę to za drugim razem po zbiórce trafić. Pałkuszewski. Pałkuszewski tą piłkę prawie stracił. Byłem gotowy już atakować. Oj, teraz mogą być kłopoty, bo tam Malakai Branham go kryje. Wemba nie ma, tam jednak jest Zubacz. Wemba nie mógł się rozdwoić. Jak pomógł wybronić Pałkuszewskiego, to oddał Zubacza. Aby nie pomógł Pałkuszewskiego, to Pałkuszewski by trafił. Więc jakby no... Był troszeczkę w straconej pozycji tutaj akurat Wiktor, a my zdobywamy kolejne punkty. 26 punkt nasz zdobyty. A minus. Fajnie by Morantowi spadł na beta. Byłbym troszeczkę bardziej taki jakby spokojny. Czy będzie ten screen? Prędzej czy później będzie od Zubacza ten screen. Dobra akcja, naprawdę ten zmiana jakby to było dobra, prawda? Ta zmiana była dobra. Dalej ma B+, dobra. Będę chyba patrzył po każdej akcji takiej, będę chyba patrzył. Mój zawodnik stanął w miejscu. Czemu to musiał być turnover? Czemu nikt nie umiał tego złapać niestety? Jeszcze Morant. Nie trafia, dobra, przynajmniej tyle. To jeszcze byłoby najgorsze. Mój zawodnik właśnie się niestety zatrzymał w tym momencie. Miałem tam atakować, ale się mój zawodnik zatrzymał. Trafiał jak Wiktor tutaj. I jeszcze nam zajczyj pod asystę to. Tu jest nasza asysta. No nie wiem, ja czuję, że dam radę nie spać za minus, ale po prostu boję się, że Morant skoczy na minus też. Bones Highland. Zubacz, nie trafia. Jeszcze Sochan. Pomyślałem, że podam do Sochana, bo jednak on jest większy od Smarta, więc pomyślałem, że nie będzie robił jump shotu sprzed kosza, tylko po prostu ma przed sobą Smarta, więc go siłowo przepchnie i trafi. I na to liczyłem. Ale niestety, jakbym wiedział, że tak będzie robił, to nie wiem, czym podał do Sochana. Bones Highland. Nie trafia, my mamy 11 zbiórkę. Malakai. Ja się pod kosz, widziałem tutaj autostradę na to, żeby wejść, trafić. Kolejne punkty są zdobyte. Przyparę tutaj właśnie Moranta pod koszem.
Podwójne krycie. Podoba mi się ten pomysł. Podoba mi się bardzo pomysł z podwójnego krycia. Pięknie, jest 13 zbiórka. Keldon. Zubacz to jest, więc on jest za wolny, ale jeszcze Wemby. Wemby. Super, piękna robota. Był Zubacz za wolny, ale był Morant, a Morant, no, uczy się, próbuje się zawsze uczyć na błędach i pokazuje mi w tych meczach, że pod koszem jest dość ciężkim rywalem, dlatego wolałem to podać do Wiktora. To dużo miejsca, ale dobrze, że nie próbuję Morant rzucić ponownie. Podwójne krycie mi się naprawdę bardzo podoba, bo czemu mi się to podoba? Wynik już mamy, wygraliśmy już ten mecz, a co, czemu mi się podoba podwójne krycie? Bo wtedy Morant nie może zdobyć punktów i nie może mu pójść teammate grade, więc naprawdę mi się to podoba. Oj, to było... No to było... Mogę jeszcze to... Mam to jeszcze. Jakimś cudem jeszcze to zebrałem. Jakimś cudem jeszcze to zebrałem. No dobra. Wemby, chodź tutaj. Wolę podać, bo widzę, że nie mam szansy zbytnio na zdobycie tutaj jakiegoś punktu łatwo, więc lepiej podać, lepiej podać. Highland. Pod koszem. Przy nim Malakai. Marcus Smart i Keldon pod koszem. Marcus Smart rzuca. Marcus Smart buduje. Piłka do nas. Poprosimy jeszcze na koniec może o screena. Może to się uda. Oj, to było dość groźne. Sochan nie zdąży. Zdążył. Jakimś cudem zdążył. 15 nasz asysta. Sochan jakimś cudem. To było ryzykowne. Mogłem zrobić turnovera i podać prosto w ręce Moranta. Morant pod koszem. Zubacz rzuca. Zubacz trafia. Ale to nic nie zmienia za dużo. Muszę właśnie, jakby to A dał radę dojść, jakbym dał radę przejść do A, to już bym miał na pewno to teammate grade, a tak to jeszcze troszkę właśnie ryzykownie. Teraz pomyślałem, że mam to mentality Mamba, mam po prostu tutaj cover, może teraz też przy okazji to mi coś pomoże. Udało się to wykończyć, 30 punkt zdobyty. A więc kolejne też 30-punktowe triple double. Smart, nie trafia. Wemby i kolejna asysta, naprawdę się dzisiaj gra świetnie z Wiktorem. Świetnie się dzisiaj znajdujemy, jeden drugiego, świetnie się dzisiaj rozumiemy na parkiecie. A też to jest, żeby z każdym meczem jesteśmy, nabieramy doświadczenia. Już to jest trzeci sezon, który zaczyna się, że gramy razem, więc pierwszy sezon właśnie dopiero się może powiedzieć poznawaliśmy, w drugim sezon to tak może powiedzieć troszeczkę znaleźliśmy już to doświadczenie, znaleźliśmy już to zgranie, a teraz po prostu no jesteśmy już, znamy się dobrze, bardzo, znamy się wręcz bardzo dobrze. Island. Nie trafia. Jest 14 zbiórka. Sochan. Wemby. Ponownie. I Wemby. Ponownie trafia. 17 asysta do Wiktora. Wiktor się po prostu kapitalnie ustawia. 34 punkt zdobyty przez Wiktora w tym meczu. Duet Wemby. Jordan naprawdę dzisiaj świetnie zadziałał w tym meczu. A minus. Jak on jakimś cudem pod koniec naprawdę zdobędzie. A minus. Bo ma B plus na pewno. Highland trójka. Trafia. Aż tutaj może jedna taka trójka. O nie, kompletnie nie. Kompletnie nie. Liczyłem na tą trójkę, że trafię i może będę miał A ostatecznie, ale nie, ale już tak niestety nie. Mogłem sobie dłużej podtrzymać, żeby oni potencjalnie rzucali, a tak też będą tutaj rzucać. Znaczy brakuje mi, żeby Morant jakieś duże punkty zdobył pod koniec. Kilka jest do Moranta. Dobrze, Wemby, jak dobrze. Podwójne krycie, świetnie. To będzie asysta, jak się trafi Highland. Nie wierzę, to ta gra jest taka po prostu no przewidywalna. Jakby, czemu się nie dziwię, prawda? Spróbuję to tylko i wyłącznie. Nie powinienem tego robić normalnie, ale spróbowałem, bo chciałem zdobyć ocenę A, ale nie udało się. Jeszcze tutaj chciałem zrobić steala.
Ajajaj, naprawdę, naprawdę, czemu to się musiało? Dosłownie ostatnim playu, na ostatnim playu zdobył A-. Oczywiście, że tak musiało być. Nie spodziewałem się, że będę nieszczęśliwy ze zwycięstwa, kiedykolwiek tak bardzo. Czemu naprawdę to się, jakby jeszcze to się właśnie wydarzyło wcześniej. Najgorszy możliwy moment, dosłownie ich ostatni akt. I mogłem to przecież też, nie pomyślałem. Ale za wcześnie wyrzuciłem tą trójkę. Jakbym później rzucił, to oni by już nie próbowali rzucać i by tej sytuacji nie było. Sam sobie jestem troszkę winny, ale z drugiej strony naprawdę, jaka jest szansa na to? Jaka jest na to szansa, że on to w ostatniej akcji przeskoczył na A-? No niestety, nieszczęście, no niestety, nie udało się po prostu, żeby tutaj outperform. Tak niewiele brakło, prawda? Ja sam byłem bardzo blisko, ja dosłownie potrzebowałem chyba jedną dobrą rzecz zrobić jeszcze w tym meczu. No niestety, no niestety, szkoda, szkoda, ale właśnie. Szkoda strasznie, że jak jest taki sam, to się nie uda. Great Pisze effort. quest completed. Nicely done. Czy to mi się naprawdę udało? Czy naprawdę outperform? Jakby bądź lepszy. No to nie jest be as good as Morant or outperform, tylko outperform, więc. Więc no dobra, jednak mam szczęście z powrotem. Mam z powrotem szczęście. Bo udało się, że jednak to jest. Jest taki mem chyba. I got my joy back. Nie pamiętam kto to powiedział, ale było coś takiego. I got my joy back. Coś takiego właśnie. Nie pamiętam kto to mu powiedział. Czy to koszykarz, czy to. Jakiś był właśnie mem z tym. Właśnie i to mi się od razu skojarzyło z tym. I super, naprawdę super. Czyli na pewno to się udało. To na pewno to się udało, bo pisałby quest fail, więc quest completed. Personal arrival scoot. Kto jest teraz przed nami? Przed nami będą teraz Clippers, dobra, czyli teraz troszkę sobie pewnie posymulujemy. Troszkę sobie pewnie posymulujemy, bo Clippers niezbyt mi interesują, chyba. Jak wygląda ich zespół w sumie, tak z ciekawości, jak wygląda ich zespół. Tutaj sobie możemy zobaczyć w tym Suggested Trade Targets, jak wyglądają Clippers w tym roku. Bo oni tam jakieś zmiany robili. Właśnie, Janis tam jest. Janis tam jest. Gdzie ten mecz jest tak w ogóle? Gdzie ten mecz jest? Crypto.com. Spotkałem się jeszcze raz z nimi. Raz chciałbym zagrać, nie ukrywam. Chciałbym zagrać raz właśnie, żeby zobaczyć, jak radzą sobie Clippers z Janisem. Ale tego meczu nie zagram. Nie chcę trzy mecze z rzędu właśnie na otwarcie grać, więc tutaj przesymulujemy to spotkanie. I wygrywamy. Super, 127-116. Janis był dobry, ale ja i Wemby byliśmy jeszcze lepsi. Naprawdę najlepszy duet. Najlepszy duet w NBA. Najlepszy duet w NBA. Mówiłem to już i po prostu my to tylko potwierdzamy. Nie widzę tutaj Clinta Capelli, więc nie wiem, czy on po prostu jeszcze nie udało się. Czy po prostu nie będziemy go w ogóle mieli? Golden One Center. Jak wyglądają Sacramento? Czy oni są jakby ciekawym zespołem do grania? Czy to są po prostu ci Sacramento, których dobrze znamy? Nie to chciałem kliknąć. Nie to chciałem kliknąć. Ale Clinta rozumiem, że nie ma tak w ogóle. Jakby to też jest. Muszę też sobie, mam wrażenie, że przyciszyć troszkę tą grę na OBS-ie, żeby właśnie to było. Bo nie musi być głośno jakkolwiek. Dobra, więc. Nie ma cały czas, rozumiem. Czyli zakładam, że po prostu Clinta jakby nie będziemy go mieli. A, working, dobra, czyli working, czyli pracują dalej, dobra. To dajmy im pracować, dajmy im pracować w spokoju. Więc jeszcze raz właśnie, career tracker, tak. Nie, tak, to tak, nie Kings tylko właśnie teraz, Kings chciałbym poszukać. All positions, jak wyglądam Kings w tym roku? Czy coś tam zmieniło? Absolutnie się tam nic nie zmieniło, więc to nie jest ciekawy zespół. My byliśmy oczywiście z nimi w finale konferencji, więc to jest ciekawe, ale jakby nie jest to zespół, z którym jestem. No nie wiem, czy powinienem w ogóle grać. Mam wrażenie, że właśnie to jest to, o czym wiem. Ja po prostu sam chyba sobie będę decydował, co chcę grać. Jakby to nie jest mecz. To jest matchup, który mnie szczerze nie interesuje. To jest matchup, który mnie szczerze nie interesuje. Jak nie mam key game'u, no to nie będę grał Sacramento w tym sezonie pewnie. Your request you made to for it couldn't be completed. Dobra, rozumiem. Fajnie, że przynajmniej spróbowali, oczywiście. Postarali się, nie udało się. Triple double, prawie 50-punktowe, czemu nie? Gdzie to. Wow, 50 prawie punktów zdobyte. Jedna tylko celna trójka i dwa celne rzuty osobiste. Wemby w tym sezonie będzie bestią. Wemby w tym sezonie może być bestią, bo na razie zaczyna no fenomenalnie, absolutnie fenomenalnie. Fajnie to widzieć, fajnie to widzieć. Dobra, więc pora też, pora dać nowe zadanie drużynie, pora nowego zawodnika. Dobra, więc Clint nie. Mam kilka innych celów, na przykład właśnie większy znacznie kontrakt, ale myślałem nad Bobbym Portisem. On też na przykład byłby ciekawą opcją, ale myślę nad tym, żeby może jednak zdobyć jakiegoś słabszego zawodnika niż, może jednak tak na dnie 80 overalla, więc powiem tak. Zacznijmy od początku, jakby od Filadelfii. Czy w Filadelfii jest ktoś ciekawy? No, w Filadelfii jest Wood, ale on jest kontuzjowany. Tu mieliśmy, mamy Okongwu właśnie.
pobiegu Fortnite. Mam wrażenie, jak KPN zrobiliśmy, wątpię, że tych dwóch zdobędziemy, więc idziemy dalej. Precious Achuja. Precious Achuja, ale on jest 6 foot 8, właśnie chce dość dużego gościa. Robert Williams ma za to duży kontrakt, też nie jest za duży. Nie za duży, Brandon Clark też, mam wrażenie, że jest dość... Jakby 6 foot... Sohan jest 6 foot 8, ja chcę 6 foot 9, 6 foot znaczy 10-11 najmniej. Paul Kuszewski, on jest Grizzlies, jest Zubacz też, tylko że właśnie oni mają większe kontrakty już i tutaj potrzebny byłby już ktoś z większym kontraktem. A patrząc na nasz zespół, jeśli chodzi o większe kontrakty, to tak. Ja mam, nie mam małego, nie mam jeszcze dużego kontraktu, bo jeszcze jestem na rookie scale kontrakcie zakładam. Paul ma duży kontrakt, ale nie chcę, żeby Paula oddali. Isaac Okoro ma kontrakt na, widzę, jeden rok, więc no on się nie uda zbytnio. Tutaj Jeremy też na rok. Wemby oczywiście wiadomo, no Wemby i tak gra nie od na pewno. Nie jest chyba, nie jest aż tak gra głupia. Keldon oczywiście, że chce, żeby został. Malakai ma mały kontrakt, Dante ma niewystarczająco duży kontrakt, Blake ma mały. Dante jest, ale jakby czy gra będzie na tyle mądra, żeby oddać Dante plus za Dante, to byśmy musieli coś więcej oddać, więc mam wrażenie, że po prostu, że zawodnicy na dużych kontraktach będą ciężsi do zdobycia bardzo. Dlatego mam wrażenie, przejdźmy ponownie do Grizzlies, bo tu się chyba zatrzymaliśmy, jeśli dobrze pamiętam. Dlatego właśnie na Grizzlies, no nie wiem, Zubacz, ani Połkrzewski wydają się ciężkimi bardzo opcjami. Hawks, Jusuf Nurkić, jeden rok, ale duży ma ten kontrakt niestety. Bol Bol duży ma kontrakt, Bernardo nie jest na tyle dobra, Adebayo za dobry. Nick Richards jest opcją, Nick Richards zawsze to coś, Mark Williams jest też opcją. Spróbujmy Marka Williamsa teraz. Ciężko będzie, bo on jest ich starterem, ale warto próbować, zawsze próbować warto. A więc teraz tak, jeśli chodzi o kolejny mecz, to będzie mecz ponownie Sacramento, więc ponownie przesymulujemy to spotkanie. Symulujemy, tak, 151-111. Nasz zawodnik, przez to, że tak dobrze zagrałem w pierwszych dwóch meczach, to nasz zawodnik naprawdę ma szansę. O wow, no nie wiedziałem, że gra jest na tyle mądra, jakby, że jest coś takiego jak non-simulated. To mi się podoba, że jakby mogę sprawdzić właśnie mecze, które były non-simulated, bo to były chyba dwa mecze, tak? Będzie pisał mi tutaj dwa? Będzie mi to, tak, pięknie. Gra jest na tyle fajna, jakby, że mogę właśnie widzieć, jak sobie radziłem w meczach, których nie symulowałem. Ogólnie w tym sezonie nasz zawodnik jest świetny. To jest niesamowite, że naprawdę będzie takie liczby average. To może być jeden z najlepszych. To będzie najlepszy indywidualny sezon w historii. Jeśli będziemy mieli 40-punktowe triple-double. Na pewno. Nawet to 50 punktów average'owane przez Wilta według mnie nie będzie aż tak legendarne jak to będzie. Jeśli to utrzymamy. Taka jest moja opinia. Celtics. Nie wiem, w TD Garden może zagram, ale u siebie na pewno z nimi nie będę grał, więc to też przesymulujemy. Porażka pierwsza w tym sezonie. Wiedziałem oczywiście, że nie będzie 82-0, więc pierwsza nasza porażka. Bucks. Wydaje mi się, że jak nie mam Janisa, nie mam nic ciekawego dla mnie do zaoferowania, nawet jak są w Fizerm Forum. Barclays Center to jest jedna z moich ulubionych aren, ale szczerze Brooklyn Nets to wydaje mi się też, że nie będzie starcie, które będzie, nie jest to starcie, które będzie elektryzujące, więc wątpię, że też z Brooklyn Nets zagram. Bucks pokonujemy. Has been successful. Mamy Marka Williamsa, wow. Boję się, kogo oni oddali, naprawdę bardzo się boję, kogo oni oddali. Bo niech ta gra będzie mądra, naprawdę, niech oni mi nie oddadzą kogoś, na kim mi bardzo zależało. Widzę, że Keldon tutaj dalej jest, na kim mi zależy. Oprócz mnie, oprócz też Wemby jest im untouchable, więc Paul George, Keldon, Sochan, ktoś jeszcze? Malakai potencjalnie, no zobaczmy. Isaac też Okoro. Kogo oni oddali właśnie, bo to jest podejrzanie dobre. To jest podejrzanie dobre, jak ten zespół jest dobry. Podoba mi się właśnie to, co wprowadza Mark Williams. Po pierwsze, jest centrem. To jest jedno i kluczowe. Jest centrem. W końcu mamy rezerwowego centra. Jest 7 foot, więc jest wysoki. Ma dobry sezon. Drugi sezon może być z rzędu dobry. Jest po prostu dobry. Po prostu jest dobry. Ale jestem ciekawy, czy to jest, gdzieś jest transaction report? Czy jest coś takiego jak transaction report tutaj gdzieś? To gdzieś powinno być, mam wrażenie. A po prostu wiem jak to zobaczę. Zobaczę, jaki mają zespół, ja od razu poznam, jaki zespół mają Hornets teraz. Od razu poznam, kto tam jest nie od nich. Dobra, więc tak. Kto jest nie od nich? Właśnie to jest pytanie. Kto jest nie od nich? Monroe jest nie od nich. Tyron Monroe. Czy my naprawdę Tyron Monroe wystarczył? Musiałoby tam być chyba z dwa piki first roundowe, mam wrażenie.
Nie wiem właśnie, gdzie to się sprawdzało. Mam wrażenie, że to się gdzieś sprawdzało, ale nie widzę tego nigdzie po prostu. Nie widzę tego nigdzie, więc wiem, ale no, z zawodników straciliśmy tylko tego Monroe, który mi był absolutnie obojętny, więc muszę naprawdę jakby no ukłony, ukłony dla zarządu, ukłony dla mojego GM-a, dla GM-a San Antonio, że coś takiego zrobił. Naprawdę, naprawdę świetne to było. Zobaczmy właśnie te moje jakby te ogólnie, może powiedzieć, osiągnięcia jakby w karierze. Mamy ile tych punktów? 6000 obecnych. Ja tak muszę sobie to monitorować w miarę, kiedy będą jakieś takie duże, można powiedzieć, duże momenty. Czy jak wygląda też nasze single game? Jakby single game rekordy tak wyglądają. No wyglądałem też absolutnie fenomenalnie. 15 zbiorów to jest nasz rekord w sezonie zasadniczym. Dobra. Dobra. Idziemy dalej. Następny mecz to będzie mecz z Brooklyn. Tak jak mówiłem, mecz z Brooklynem mnie niezbyt elektryzuje, więc nie będę tego grał. 57 punktów. Czemu nie? Triple double to nie jest, ale w ogóle nie narzekam. Mark Williams, solidny debiut, solidny debiut. Tak, co ja tak chciałem zrobić? Właśnie to jest mecz, który mnie interesuje. To jest In-Season Tournament. Nie wygraliśmy In-Season Tournamentu. In-Season Tournament mecze będę grał. Będę grał, to są mecze, które mnie interesują. A tak już mówiłem, to jest sezon, w którym, tak właśnie mówiłem, będę grał mecze, które mnie interesują. A to jest osobiście mecz, który mnie interesuje, bo to jest In-Season Tournament. A tego mecz z Denver Nuggets, plus to są Denver, Jokic, Murray. A nie, Murray chyba tam nie ma. Jak wyglądałem właśnie, jak wyglądałem oni, tak w ogóle. Albo dowiemy się w następnym odcinku. No, w następnym odcinku się dowiemy, ale wydaje mi się, że właśnie widziałem Murraya gdzie indziej. Więc Jokic to byłby. Ale i tak, to są niezbyt nudni rywale, to są ciekawi rywale. Plus właśnie kluczowe jest to, że to jest in-season tournament. Ja też będę musiał poza odcinkiem sobie to właśnie ustawić też ponownie line-up, żeby był dobry. A teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!